Kilka dni temu pojawił się na kanale odcinek z chapteru drugiego do Rainbow Friends, z tym, że to taka wersja nieco była podrobiona. Tym razem od tego samego autora zagramy w chapter trzeci. Właśnie w ostatnim chapterze, który możecie znaleźć u mnie na kanale, musieliśmy uciec z takiej jakby fabryki, można powiedzieć, takiego wesołego miasteczka Reda, szukając między innymi włączników, świecących monetek, a finalnie łopat, żeby podkopać dołek pod Blackiem i Yellow. Zobaczymy, co tym razem nam tutaj twórca tejże zacnej produkcji, tej serii produkcji zgotuje. Sam jestem giga ciekawy i mam nadzieję, że nikt z graczy nie będzie wychodził, ponieważ to jest jakby kluczowe, żeby każdy został właśnie w grze, żeby lepiej się grało, żeby było łatwiej. Mam nadzieję też, że uda nam się przejść za pierwszym razem tę zacną produkcję. Uwaga, uwaga. Co to jest za jakiś yellow kolejny? Jedziemy autobusem, więc dość typowo. I wchodzimy do jakiegoś budynku tajemniczego. Wygląda tak jak szkoła, ale to nie jest szkoła, to jest znowu Red. Red i jakiś yellow. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić ci odejść zapewne. Za dużo wiesz. No nie, najgorzej. Swoją drogą, jaki to jest sens? Jedziemy gdzieś. Widziałeś, to śledził nas z powrotem do szkoły. Aha, czyli to jest kontynuacja poprzedniej części, że my uciekliśmy autobusem i teraz... Wow, szkolne woźny zostawił siatki na piłkę. Rozrzućcie po całej szkole. Czyli rzeczywiście próbowaliśmy wrócić do szkoły, ale Red nas znalazł. Okej, tak to działa. Możemy ich użyć, żeby go złapać. No dobra, w swoją drogą już ktoś zginął. Nie wiem, jakim cudem. Musimy jakby znaleźć 15 siatek. Nie dać się złapać. W tym chapterze zdecydowanie jest lepsza grafika i zdecydowanie ładniejsze są poziomy. Gdzieś tutaj wydawało mi się, że widziałem siatkę, ale chyba to jest złudne. Słyszę kogoś swoją drogą. What the hell? Ej, nie no, ten chapter jest o wiele lepiej zrobiony. Tutaj to jest, no, klasa. Klasa dosłownie. Dobra, wyjdźmy stąd. Mamy 7 na 15 siatek. Nie zebrałem ani jednej, więc no... Wow. Czemu ty tak uciekasz? A, tutaj nic nie ma, okej. Okay. Uwielbiam takich ludzi, którzy nic nie robią, tylko się chowają do szafki. To jest jakby... No świetny, świetny jakby... przykład tego, jak nie grać. Ej, nie mogę znaleźć żadnej siatki. No, kolejna osoba zginęła. Jestem ciekawy, czy pierwszą osobą, która nas goni, to jest ten... dziwny yellow. Ciekawe. Dobra, szukamy siatki. Fajnie byłoby zdobyć chociaż jedną. Ktoś mnie chyba goni. Tak mi się wydaje. Musimy być bardzo ostrożni tutaj. Poczekam, bo wydaje mi się, że... O właśnie! Goni mnie dziwny yellow. Cześć, dziwny yellow. Tam jest, złapmy go sieciami. Ha, czyli wszystkie sieci zostały, że tak powiem, zebrane. Bałem się, że mnie... Aha, jest bot! I on robi jakieś kamehameha, co jest grane. Dobra, łapię go. Ale to nie działa w ogóle. Co jest grane? Czemu... Wygląda serio jak z jakiegoś anima. Teraz dopiero. Dobra, szybko sieciami. Musimy go złapać. Bęc. Oj, teraz musimy uciekać, dobra. Chłop robi... O nie, kamehameha. I na tego to nie grali. Nie wiem, co autor tego pomysłu miał w głowie, ale chciałbym to wiedzieć. What the hell, jakiś kolejny tutaj spell za nim leci. Dobra, musimy uważać. No nie! Dobra, i teraz szybko atakować go. Atakować wielkiego... Yellowa chyba? Nie wiem. Yellow, Rainbow, whatever. W sumie się nazywał chyba Rainbow, z tego co widziałem. W sumie miało tam... Ma tutaj różne kolory, więc może... Traktujmy go jako tęczowego. Tęczowego przyjaciela. Jakkolwiek to nie jest bez sensu. Zobacz, jak lubisz orange. Jak lubisz pomarańcze.
Czekaj, gdzie poszła tęcza? Czyli to jest tęczowy przyjaciel. What the hell? Ten chapter jest pełen absurdów. Jest on technicznie lepiej zrobiony, ale no tak czysto fabularnie chyba nie. Spróbujmy uciec. Okej. Strasznie szybkie tempo jest tego chapteru, trzeba przyznać. Przed chwilą zbieraliśmy siatki, teraz mamy bossa. A teraz będziemy uciekać? Musimy zebrać 15 plecaków. No dobra. Okej. Może tym razem uda mi się. Tak, mamy pierwszy plecak. O ile siatek nie udało mi się zebrać, tak przynajmniej udało mi się zebrać plecak, więc to jest no całkiem dobra. Dobra sprawa. Tu mamy plecak. O, tu kolejny. One mają różne kolory, więc trzeba być uważnym, żeby nie przeoczyć tej żadnego plecaka. O, kolejny. Wydaje mi się, że on gdzieś blisko jest, bo słyszę jakieś dziwne bicie serca. Dobra, kolejny plecak. Żeby tutaj nie zrobić nic głupiego i nie wpaść na niego, to jest jakby kluczowa kwestia. Chyba tutaj go nie ma, więc wydaje mi się, że możemy śmiało przejść dalej. O, mam plecak. 10, jeszcze 5. O, kolejny. Jeszcze kolejny. O nie, idzie tutaj, idzie tutaj. What the hell? Chowam się w szafce, co za dziwny jakiś stwór. Co to jest? To jest oręż tylko tylko tęczowy. Aha, okej. No dobra, idziemy po ten plecak, który mi się podświetla. Aha, on jest gdzieś tutaj. O, tu jest jeden. What the... Jeju. Zawał serca. Dobra, dobrze, że tutaj była szafka, bo tak to by mi się nie udało. Co to było? Nie możemy tak po prostu uciec. Mam dość uciekania. Pokonajmy go. Musimy użyć czegoś jak broni. Aha, czyli pewnie teraz będziemy zbierali broń. Zebrać ołówki i pokonać Reda? Ołówkami? What the hell? Jak mogłeś ich nie złapać? Dobra, zrobię to sam. A więc teraz Red wchodzi do akcji. Okej, będzie na pewno ciekawie. No dobra. Musimy zebrać zapewne ołówki. Albo i nie. Tak, 10 ołówków. Jakieś z opóźnieniem się pojawiło. No dobra. Skoro ołówki, to może będą tutaj w bibliotece. Tak by wypadało. Dobra, tutaj jest szafka. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że tu jest szafka. W razie czego. Dobra, dwa ołówki. I tu nic nie ma. To pomieszczenie jest useless. Coś mnie dopadło prawie. Cześć, dziwny mobie. Aha, fajne macki przez ściany. Czy tu jest ołówek? Nie ma ołówka. Ale jest red. Chodź tu, mam szafkę. Okej, czyli ja luruję Reda. O nie, ktoś zginął. Chyba w sumie pierwsza osoba w tym chapterze. W poprzednim chapterze znacznie więcej ludzi tutaj odpadało. W którą stronę on poszedł? Mogę zobaczyć przez ścianę? O, czekajcie. Tu nie widać. Wydaje mi się, że poszedł w prawo. Czyli muszę się cofnąć. Okej. Cztery ołówki zostały. Fajnie, że zebrałem jakikolwiek. Jestem bardzo pomocnym teammate'em. Może w kuchni jest jakiś. Może ktoś na kuchni sobie przepis jakiś pisał i zostawił ołówek. Nie wiem, czy to jest zgaszone światło. A, okej. Ono nic nie oznacza tak naprawdę. Może tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdybym ominął któryś z tych ołówków. A tutaj się podświetla. Oj! Nie! Najgorzej! Najgorzej na świecie. Ożyw.
Za robuksy. O kurka wodna. No nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co widzę. Ojeju. Teraz pytanie, mili państwo. Czy jak oni zbierą wszystkie ołówki, czy ja się ożywię? Poczekamy, bo może się ożywię w sumie. No, powiem wam szczerze, że jeżeli będzie kontynuacja tego filmu, to znaczy, że się udało mnie ożywić.